hej, kochani, z tej strony Tiariel, witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wyzwania Epoki Kamienia. Witamy się razem z Sylą, która jak widać tu spogląda na Bragę, proszę bardzo. No, w ostatnim odcinku Braga widocznie słowa tajemniczej kobiety zasiały w nim jakieś ziarno wątpliwości. No i Braga oczywiście nie potraktował Syli najmilej. Ona tu czuje pewną obawę i on myśli oczywiście o Kisz. No, tak jest, co ty tu byś chciał? Przytulaj się przy ognisku, no możemy ci to zaznaczyć, a tu? Wygraj grę w trybie rywalizacji, nie wiem, w podkowy byście mogli grać, ale to jeszcze za wcześnie. Syla, weź ty go tu spróbuj uwieść. Ty musisz powolutku tutaj działać, bo na razie twoja pozycja trochę spadła. Weź... idź mu, daj bezczelny komplement. Mam nadzieję, że pamiętacie, że no niestety szansa zajścia w ciążę... O, namiętne obmacywanie. Naszej Syli znacznie zmniejszyła się, tak jak wzrosła szansa na utratę ciąży w wyniku tego nieudanego porodu. Ale... Czy ty byś mogła tu... Tak, dzisiaj mamy, będziemy, mamy rój. Weź go, uwodź. Zobaczymy, czy to wszystko zrobisz. Możecie już wstać, kochani. Proszę bardzo. O, tak. O. Zobaczymy, co tu mamy. Namiętny romans, rozmawiaj. O, tak. Dobra. I bardzo proszę, romantyczne, intymność. Bardzo proszę, pocałuj go. Myślę, że to dobry pomysł. I zrobimy sobie... zaraz sobie, czekajcie, czy my tu możemy oczywiście starać się o dziecko. Tak, zawsze będziemy próbować zajść w ciążę. O, a tu wstał już nasz Kern. Nie, Kern, teraz do mamy nie idź. Chodź mi podejdź tu. Bardzo proszę. Idź. Dobra. I chciałabym, ty też byś tu mógł jeździć, mógłbyś, ale chciałabym, żebyś przyszedł tutaj, wyczyścił naszą krowę. Mhm. Proszę bardzo. Oczywiście ją nakarmisz. I wydoisz. I uzupełnisz karmę i posprzątasz oborę. Dobra, wy tutaj się barabarujcie. Czy my w ogóle możemy tu tworzyć jakieś przysmaki dla zwierząt? O, zatrudnij Kisz jako żywieniowca. No, stwórz przysmaki dla zwierząt. Możemy, to chciałabym, żebyś stworzyła potem przyjacielski przysmak. Idź tworzyć. Braga, wstawaj mi tu, podejdź tu. Lecimy, już dosyć tego spania, chłopie. Dobra, idź nawozić. Leć tam. A ty jak stworzysz, już pewnie stworzyłaś te przysmaki, schowałaś je sobie do wyposażenia. Tak. No i super. A czy tutaj w ogóle możesz coś... czekaj, a jak tu dodamy lód? Dodaj lód. Dobra. I tu pewnie się nic nie da. Podaj śniadanie. Płatki owsiane. No dobra. To zrobimy tutaj.
buliony, zupy i gularze. Mamy za mało nasion. A może, tylko że... A nie, mam chyba to, że nam poda na tym. Podaj śniadanie. No dobra, zróbmy, zobaczymy. To będzie owsianka. Nie tyle płatki owsiane, ale nie wiem, jak to będzie wyglądać. Zaraz zobaczymy. Mhm, ty co robisz? Rób brzuszki. No dobra, rób brzuszki, Braga. Będziesz pozował, nie? Chodź sobie tu usiądź. Proszę bardzo. Dobra. Zobaczymy, jak to będą wyglądać. O nie, pożar! Weź to ugaś, mój drogi. Przestań panikować. Wow! Widzę, że tu inne plemiona nam pomogły. Tak, otrzymaliśmy odszkodowanie, ale zamienić, żeby to trzeba było. Będziemy musieli posprzedawać jakieś rzeczy. Na szczęście mamy tego całkiem sporo. Zaraz sobie trochę posprzedajemy. I zaraz będziemy mogli sobie to zamienić. Chyba już żeśmy nazbierali. Zamień, dobra. I teraz musimy robić jeszcze raz śniadanie. Podaj śniadanie. Idź i zostaw syna. Nic mu się nie stało. Ty mały, co ci musimy rozwijać? Wszystko jeszcze. Dobra, chodź korzystanie z nocnika. Na pewno musisz skorzystać. A nie, dopiero co skorzystałeś. No ale idź, nie zaszkodzi ci to. Zresztą masz taką zachciankę. Dobra, ty. Już nie ma pożaru. Chodź sobie tu usiądź. Ty miałeś mały, podejdź tu. Podejdź tu. I drepcz mi tu. A ty, zanim siądziesz, to jeszcze chodź o to wytrzyj. I potem sobie tu usiądziesz. A ty chodź... A ty nie skorzystałeś. O, matko. Idź tu, korzystaj. Zaraz sobie rozpoczniemy spotkanie klubu. Dobra. Wreszcie się udało. I jeszcze chodź... idź tutaj. A potem oczywiście tu sobie siądziesz. Czy ty zrobisz tę owsiankę? No, powiedzmy, że jakoś to wygląda. Dobra, chodź Syla, wyczyść to. A ty, Braga, oczywiście bierzemy. Rozpocznij spotkanie klubu, proszę bardzo. Lecimy. Co ty byś tu chciał? Idź pobiegać. No to weźmiemy ci. Podbórz Sima. To co tu trzeba? Kliknij na innego Sima i wybierz podburzaj. Dobra, Syla. Chodź o tutaj. Usadzimy. Porozmawiaj z synem. Przyjazne, głębokie zamyślenie. Udziel mu cennej lekcji. Nie wiem, co ci kolesie tu robią. O, on sobie wziął owsiankę. No dobra, ta owsianka nie jest w najlepszych garnkach, w jakich powinna być, ale przymknijmy na to oko. Czekamy, aż Braga przyjdzie. No, chodź tu, Braga, usiądź stabilnie. Czy ty znasz go? A możesz narzekać na potrawę. Czemu masz lubić owsiankę? Dobra, Braga, lecimy. Nie mamy czasu. Drugi poziom społecznych. Dobrze. Zawołaj na posiłek i zjedz. Tak, kisztak i skolda też. Dobra. Proszę bardzo.
Ty jak to skończyłeś, to weź sprzątnij, pewnie nie będziesz mógł, nie? To darujemy. Co tu masz? A, rozmawiasz o łowiskach, dobra. To wywalimy. O, ta jakaś zmęczona idzie. A temu nie smakuje owsianka. Dobra, ja za was powyrzucam ją. Syla. Koleś, idź sobie stąd. Syla, moja kochana. Chodź mi tutaj. Żeby nam nic nie weź to wyrzuć. I chodź tu koniecznie. Rozrzuć karmę w okolicy. Kto nam wywalił śmietnik? To na razie nie wyrzucaj. Zostaw to rozmawianie i chodź tu. Ty młody, chodź. Weź to wyczyść. I potem sobie idź tu nawozić. O, zdobyłeś umiejętność śpiewania. Ty lecisz. Braga, co ty tu dokładnie chcesz? Przytulaj się przy ognisku, dobra. A tu mamy podburzaj. Gdzie tu może być podburzaj? A, rozmawiają o kiszy, no tak. Przyjazne? W przyjaznym może być aktywności. Śpiewaj o święcie Rada Plemienia. Koleś, też sobie iść. Idź sobie, bardzo cię proszę. Ja sprzątnę to. Nie mam pojęcia, gdzie jest podburzaj, ale za to... przypadkowy romans. Długi pocałunek, dawaj. Postawiłaś to, Syla, weź to jeszcze wyrzuć, kobieto, teraz. I to. I bardzo proszę, zbierz jajka i posprzątaj kurnik. Czy ty korzystasz? Tak, nawet skorzystałeś, dobra. To teraz mi przylecisz tutaj i umyjesz się. Ty młody, zjadłeś, to chodź sobie tutaj pograsz, pobawisz się i pojeździsz na koniku. Mhm. To już bierzemy. Bierzemy tę miskę i wywalamy ją tu. I to... A ty co, idziesz wyrzucić? Dobra. A to muszę niestety zniszczyć. Dobra, ty bardzo proszę. Weź tu i cię wyściskać. Nie wiem, gdzie ona poszła. Czwarty poziom umiejętności myślenia. Prawo, Skold. I co ty byś tu chciał? Otwarty. Dobra, Barabara. No. Dobrze. Jajka zebrane, a ty intymność. Oczywiście, że spróbuj zajść w ciążę. Nie wiem, gdzie wy tam pójdziecie. Dobrze, jajka zebrane. Weź tu, a ty chcesz tak bardzo. Oj, przepraszam, kochana. Chodź tu skorzystać. Ty. Bawisz się, ale ja bym chciała, żebyś ty trochę... chodź tu, tego nie możesz, tu byś mógł, a tu mieliśmy... dobra, nie wiem jak to będzie wyglądać, jak się ty tam będziesz bawił. A jeszcze nie postawiłam, tu mieliśmy gdzieś taki... O, jest, dobra. To tu się pobawisz później. Idź, Syla. A wy? Aha, idziecie, dobra. Syla, korzystaj. Pięknie. I jak to zrobisz, to chciałabym, żebyś zebrała cały plon. I czy coś tu możemy jeszcze zrobić? Nie wiem, ale zbieraj cały plon, bo dużo tego masz do zebrania. Ewoluuj. Czy mamy tu do podlania? Chyba nic nie wymaga podlewania.
Dobra, jak tam? Czemu nas to... Aha, satysfakcjonujący. No dobra, to zobaczymy. Drugi poziom umiejętności motorycznych. Czy ty badasz ten kosmos? A, dobrze, całkiem dobrze to wygląda. I jeszcze tu będziesz właził. Myślę, że bardzo fajnie. O, to jest świetne, dobra. Super, że przerabiają te rzeczy. Ty byś chciał iść pobiegać, tak? To bardzo proszę, mój drogi. Więcej opcji i idziesz pobiegać. Nie wiem, czemu tego ci nie zalicza. Widocznie nic nie jest satysfakcjonujące dla ciebie. A ty, kochana, bardzo proszę, uspokój pszczoły. Buduj więź z pszczołami. Dobra, a gdzie jest nasza koza? Bo oczywiście pewnie mamy tylko ją jedną i pewnie nie będę... Aha, w ogóle nam zniknęła. No niestety, kochani, ja chyba po prostu przestanę nazywać te kozy, będę je po prostu kupować. I tyle. Dobrze, że nam się raz udało przynajmniej. I tobie też zniknął róg. Dobra, powiedzmy, że ktoś nam zżera te kozy. O! W końcu jest tu pełno dzikich zwierząt. Mam nadzieję, że tak się nie skończy, jeśli chodzi o naszą krowę. No w każdym razie mieliśmy już kozę, zrobiliśmy z nią maksymalnie. O, dobra, ty wszystko tutaj osiągnęłaś. Zbierz miód potem. Maluchu, ty masz co robić, dobra. Ty też masz co robić. Ty zebrano czynsz. O, dostaliśmy, dobra. Dobrze, i co tu? Oglądaj, nie wiem co masz oglądać. Miałaś zebrać miód. Zbierz miód, proszę. No oczywiście musiały cię pokąsać. Bardzo... Czemu ty możesz cały czas zbierać ten miód? A, dobra, zniknęło. Ale zbierz rój i zbierz wosk pszczeli. I jak to zrobisz, moja droga, to chodź tutaj usiądź. A to weźmiemy i nam tu schowamy. Mały, ty bym chciała, żebyś sobie potem, jak to skończysz, krążył sobie. Mhm. Syla idzie sobie tu usiąść. Pięknie. I jej... Ale mamy dużo różnych rzeczy. Ale gdzieś tu mieliśmy. O, dobrze. Użyj do tworzenia. Idź, stwórz sznurek moje. Jak nie możesz. Dobra, podejdź tu. Zrobimy to tak. I jak stoisz, czy będziesz mogła, może siądziesz sobie tam, gdzie byś chciała. Użyj do tworzenia sznurka. Aha. Musiałabyś mieć jakieś... A jak tu siądziesz? Usiądź sobie. I teraz użyj do tworzenia sznurek. Mhm. No, na razie nie możemy. Dobra, pewnie musimy jakąś ławkę sobie tu postawić. Tobie by się przydało też tutaj umyć, więc proszę bardzo. Braga, jak tam twoje bieganie? Już się skończyło. No i świetnie. Chodź, podejdź tu. I bardzo proszę, rozpal. No, dobra. I pięknie. Chciałabym, żebyś porozmawiał z Falgarnem. Dobrze. Kluby. Spotkania klubu, dodaj mu zapału. Dobra. Przyjazne. Pogawędka. Dziel się nastrojem. Tak, to dodawanie zapału im zwiększa różne rzeczy. Tak jak myślałam. Ty się myjesz, a ty... Dobra. Chciałabym... Ciekawe, jakbyśmy spalili lalkę wodę, a nie, już ją paliliśmy, nic to nie dało.
Chodź się relaksować. No nieźle, nieźle, Braga. Naprawdę genialnie. Ty byś chciał co tu? Przytulaj się przy ognisku. Dorzeć, rzuć opał. Może być tańcz razem. Ty młody, idź teraz tam na drabinki. O! Ktoś tu śmierdzi i kogoś gryzą pszczoły. Pamiętamy, kto miał ze sobą dużo rojów. Dobra, też przyszłaś tańczyć. No i pięknie. I zaraz jakąś historię byśmy spróbowali opowiedzieć. Chodź tańczyć też. Na razie to jego wystarczy. A ty, mały? Ty nic nie możesz z ogniskiem, ale gadasz do taty. Dobra. Co będziesz robił? Sprawdzisz, jak się ma małe dziecko. Ja bym chciała, żebyś się z nim pobawił. Baw się. Proszę bardzo. A czy my tu możemy opowiadać historię? Nie, nie możemy, ale... Tańcz z Simem o imieniu Kern. Proszę bardzo. A wy się bawcie. Syla, przydałoby się zrobić coś porządniejszego do jedzenia. Zobaczymy, posiłki, czy cokolwiek tu możemy. Tu nic, a sprawdzimy jedzenie w spiżarni. Dobra, solony dzik, tu nie mamy dzika, no tak. Tu mamy ser, mięso i chleb, to ty idź weź to przygotuj. Bo tu jeszcze na pewno będziemy głodni. Dobra, to akurat wygląda bardzo dobrze. Ty już pozbierałaś. Chodź, kochana, chciałabym, żebyś wytworzyła nam amforę. Idź, wytwarzaj. Dobra. Pięknie. Dobra, a teraz Braga, czy ty możesz opowiedzieć historię? Przyjazne historie. Opowiedz historię grupie. O olbrzymie. Weź, poopowiadaj im. Proszę bardzo. Zobaczymy, czy to się uda. Oczywiście, jak skończysz tańczyć, może być już. Ostatnio na przerwie, czy ostatnio, nikt nie chciał się ze mną bawić. Oczywiście, że inne dzieci, dobra. Gawosz. Nie, ty miałeś, a czemu się zdenerwowałeś? Rośnie jak na drożnach grzach, a i oparzona ręka. Weź tu chodź, opowiedz tę historię. Historię, opowiedz dramatyczną historię. No dobra, ale ja chciałam grupie. Więcej opcji, przyjazne historie. Opowiedz historię o olbrzymie. Jeszcze raz, oni tam już wszyscy są, więc możesz ją opowiadać. A ty robisz, no i pięknie. Teraz opowiadasz chyba dramatyczną. No i jest szansa, że teraz będziecie słuchać tej historii. Dobra, ty zrobiłaś. Czy możesz jeszcze raz? Proszę bardzo. Dobra, wyśpiewacie. Dawaj, mój drogi. Opowiedz tę baśń. No, była jakaś krótka ta baśń. A czy mógłbyś opowiedzieć, albo dobra, może jeszcze byś naszego Skolda, przyjazne aktywności, ucz mówić, niech będzie. A ciekawe, czy rozwiniesz wikliniarstwo. Zobaczymy. No jeszcze nie rozwinęłaś. Już pewnie nie masz kłód na ognisko, ale Braga ma. Nie, Braga. Miałeś uczyć. I ja ci tu nie odpuszczę. Proszę bardzo.
I powiedz mi, gdzie masz kłody na ognisko? Od razu rozmnożymy żabę. Gdzieś tu były kłody. Są. Dawaj, Syli. Ona musi mieć z czego tu robić. Musimy rozwijać umiejętności. Miałaś, kochana, tu tworzyć. Ja chcę, żebyś rozwinęła to wikliniarstwo. A ty jak to skończysz, to bym chciała, żebyś przyszedł może tu i bym chciała, żebyś z Kernem ćwiczył łucznictwo. Nowy poziom wikliniarstwa. Bardzo dobrze. Zobaczymy, czy to nam da jakąś nową rzecz. Aha, ty już lecisz i już ćwiczysz. Dobra. Dawaj. No, od razu się nie da trafiać. A ty co robisz? Wystrzel strzały. No dobra. Ty wytwarzasz, a ty, malufu? Jak tam twoje umiejętności? Komunikacja jeszcze trochę, korzystanie z nocnika. Chodź mi tu, skorzystaj z nocnika. Poruszanie się niedługo wbijemy na trójkę i najgorzej będzie z komunikacją. Dobra, możesz się bawić. Dobrze, o, Syla nam już wytworzyła. Poczekaj, kochana, bo chciałam zobaczyć, co ty tu będziesz mogła. W dużych przedmiotach z wikliny legowisko i lustro, a w przedmiotach z wikliny kosz wiklinowy. Weź idź jeszcze stwórz kosz wiklinowy. A wy tutaj sobie strzelacie, co mi się bardzo, bardzo podoba. Ty, moja droga, jak skończysz, to bym chciała, żebyś sobie tu usiadła. Masz tutaj też... Och, nie mogę uwierzyć, jak dobry okazał się ten obiekt. No i bardzo się cieszę. Wy sobie ryby identyfikujecie. O, właśnie, będę musiała wysłać panów też na ryby. Poczekamy, aż Syla zrobi ten kosz. Dobra, idziemy tam siąść. Czemu ty jesteś zła? Co za cios? Aha, nierozwiązane problemy lokatora. Dobra, kochana, chciałabym, żebyś tu zawołała na posiłek i chłopaków też. Proszę bardzo. Nie baw się lalkami. Ty miałeś wołać na posiłek, wołasz. Ty też się nie baw, ty też idziesz zjeść. Dobra. Jedzcie. Pięknie. Bardzo mi się podoba. Nie wiem, gdzie jest kisz, ale nieważne. I ty, jak skończysz, kochana, chciałabym, żebyś go pouczyła mówić. Aha, zwierząt jeszcze nie... To możesz go uczyć, mama. Dobra. Niestety z jakiegoś powodu oni mi nie chcą ze stołu sprzątać i muszę sprzątnąć przez... ja. No, uczymy się. Przyjazne aktywności, ucz mówić mama. Sukces klubu Ostre Kły przypisujemy naszemu wspaniałemu liderowi. No i się bardzo cieszę. Więc tutaj jeszcze możesz dorzucić. Dorzuć opał, chodź. Dobra, a my uczymy Skolda mówić. I jak tam wygląda nasza sytuacja z klubami? No mamy 570. Zaraz jeszcze spróbujemy coś tu wykupić. Idź się umyć. A, no dobra, zakończyliśmy spotkanie. No trudno. Z rozpędu weźmy punkty klubu. Co ja tam miałam wykupić? Może pojemność drugą, to na pewno. Bonus do romantyczności, a to jest bonus do podłości, nie. Bonus do umiejętności, do sprawności fizycznej mieliśmy. Atmosfera w klubie mamy. Dobra, weźmiemy. A to jest jaka? Gniewna. Weźmiemy flirciarską atmosferę, tak jak mieliśmy. I weźmiemy sobie jeszcze tutaj. Proszę bardzo.
Ty się idziesz umyć, a ty go uczysz, a ty się powinieneś tutaj bawić. No to chyba... nie wiem, czy tamta tradycja cię dotyczy, czy nie. Zaraz to sprawdzimy. Podejdź mi tu. Zobaczymy, czy ty możesz biegać. A co byś chciał? Stworzyć coś. Znajdź okaz kolekcjonerski. Dobra, ty w tej aspiracji zaprzyjaźnij się z trójką innych dzieci i z dwójką dorosłych. Dobra. Wiesz co? Chodź tutaj, gdzie jest Falgarn. Chyba już sobie poszedł. Zaraz zobaczymy. Falgarn. Skup widok kamery. A, tu jesteś. Dobra. Chodź tu z nim pogadać. Więcej opcji. Przyjazne. Głębokie zamyślenie. Nie. Historię. Opowiedz niewiarygodną historię. Dzięki temu będziesz mógł sobie też rozwinąć. On poszedł, bo skończyliśmy przecież spotkanie klubu. O czym zapomniałam. Proszę bardzo, opowiedz mu niewiarygodną historię. Narzekaj na bycie nieślubnym dzieckiem. Chłopcze, wszyscy jesteście nieślubnymi dziećmi. Pogawędka. Dziel się ekscytacją. Dobra, przyjazne. Pogawędka, poznaj. Bardzo proszę, przyjazne. Historie, opowiedz historię grupie. O małej myszce, Falgarnowi, proszę bardzo. Może to ci zaliczy? Święto? Tak, udało nam się. Zobaczymy, jak ci pójdzie opowiadanie tej historii. Zabawa domkiem dla lalek, drugi poziom społecznych, no dobra. Komunikacji niespołecznych osiągnął nasz maluch. Czy on jest taki bardzo zmęczony? Jest, ale też przydałoby mu się wykąpać. Wiesz co, kochana, zostaw to i umyj go. A ty, mój drogi, tu się nie leń, tylko chodź o tu. Idź skorzystać. Idziecie się umyć? Tak. A potem położysz go tu spać. To jest bardzo dobry plan. Oczywiście nie wiem, dlaczego nałożyło ci to ubranko, ale to już zostawmy. Dobrze, kochani, udało nam się. Święto było naprawdę udane, jak widać. Wszystkim wypełniliśmy, którym mogliśmy. I ja na tym będę kończyć odcinek, a na koniec zapraszam was jeszcze na cutscenkę. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Hej, hej!